W jednej sali kulinarna uczta, w innej czterogwiazdkowy grecki hotel. W miniony czwartek zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 4 zorganizował dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych. Dla przyszłych uczniów naszej szkoły prezentujemy dzisiaj kierunki kształcenia, które będą funkcjonowały od września przyszłego roku, czyli technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i na poziomie szkoły branżowej kucharz i pracownik obsługi hotelowej. Uczniowie mocno zaangażowali się w to, by zaprezentować szkołę z jak najlepszej strony. Życzliwie witali młodszych kolegów, a potem oprowadzali ich po przygotowanych z pomysłem salach. Tu się daje śmietanki, a potem dziołcha bierze między nogi i jedzie dziołchy po to, żeby łubić i potem, moi drodzy, zrobić masełko. Masełko potem do zimnej wody, w łosołeczce, a później, moi drodzy, jeszcze zostaje maślonka do napicia. Uczniowie każdego kierunku przygotowali swoje sale, ale są również też sale językowe. Każda grupa prezentuje swój zawód, chce go pokazać oczywiście w jak najbardziej korzystny sposób. Są uczniowie, którzy odpowiadają na pytania naszych nowych przybyłych gości, którzy kiedyś, myślę, że chcieliby być częścią naszej społeczności szkolnej i jak najbardziej się tutaj również udzielać. Młodzież zapytana o to, czemu polecają szkołę swoim kolegom, często podkreślała atrakcyjną ofertę edukacyjną i interesujące kierunki. Ja jestem na kierunku technik hotelarstwa i zdecydowałam się na tą szkołę, ponieważ wiem, że otworzy mi bardzo wiele dróg, na przykład pod kątem językowym, bo inaczej ja chciałabym się dalej kształcić w językach i myślę, że to jest to, co chciałabym robić, a technik hotelarstwa zapewnia naprawdę szeroki wachlarz różnych możliwości po skończeniu szkoły. No, poza tym inne kierunki również tak samo, nie ma żadnego gorszego, żadnego lepszego, każdy może dopasować coś dla siebie. Zawsze lubiłam piec, zawsze lubiłam gotować, pomyślałam, że tutaj się bardziej rozwinę, pomyślę też nad swoją przyszłością i nie myślę, że to był dobry wybór. Bo tutaj jest bardzo dobra nauka, dobrzy nauczyciele, bardzo kompetentni i czuję, że to się rozwijam. Tegoroczna rekrutacja to szczególne wyzwanie dla szkół. Do pierwszych klas pójdą zarówno uczniowie trzecich klas gimnazjum, jak i ósmych klas szkół podstawowych. Niewątpliwie duże wyzwanie dla szkoły w przyszłym roku, ale jesteśmy na to jak najbardziej przygotowani. Jak zapewnia dyrektor, zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 4 jest gotowy na przyjęcie wszystkich chętnych do nauki.